Are you ready for this? Everyone's ready when they're listening to this song. When they put earphones on in their ears, they can't be more ready to listen to this song. Okej, okay. Dzisiaj jest 20 kwietnia 2020 roku, to znaczy, że GOT7 ma dzisiaj comeback. Teledysk ukazał się jakieś 45 minut temu. Jeszcze nie zdążyłam go obejrzeć, więc obejrzymy go razem. Jestem ciekawa, jestem strasznie tego ciekawa. Dobra, minęło jakieś 45 minut i ma już 456 tysięcy wyświetleń ponad. Więc zobaczmy. Dobra, jesteście gotowi? They can't be more ready. Dobra, okej, okay, dobra, już nie będę tego powtarzać, okej. Okay. Dobra, jestem strasznie tego ciekawa, jestem strasznie tego zaintrygowana. Okej, to zaczynamy. Namiot. Okej. Cała siódemka. Jaki piękny bezstrój. O matko, co to za dziwna statua za nimi? Co to jest? Okej. No, świetne ruchy. Jackson jako król? Wow, Jackie z długimi włosami, świetnie wygląda. Die yourself with me. Swear not by the moon, okay. Rap Marka i Bambama. Jackson świetnie wygląda w tym kostiumie. A co to jest welurowy... Welurowy garnitur? Podoba mi się ten refren. Andrzej. Podoba mi się jego wokal. Podoba mi się. Podoba mi się jak... Trumny. Świetna sceneria. Wow, jak JB tutaj wygląda. Zamaskowane postacie w czarni. Przerażające. Biały gołąb symbolizujący. I się wszystko rozwala. Ale świetne ruchy. I wszystko się rozwaliło za nimi. Dlaczego? Teraz jadą Rydwanem. Okej. GOT7, Not By The Moon. Me, I Won't Die. Not By The Moon.
Wow! Teledysk bardzo mi się podobał. Refren tej piosenki jest świetny. Nie sądziłam, że ten teledysk spodoba mi się aż tak bardzo, ale jest genialny. Jest tak świetnie wykonany. Tak samo jak i piosenka. Jest bardzo przyjemna dla ucha. Tekst do niej tak samo. I swear not by the moon. No to jak przysięgasz, no to... Przepraszam. Teledysk bardzo mi się podoba. Piosenka tak samo. Myślę, że naprawdę to jest idealna piosenka promująca ich najnowszy album. Ich najnowszy mini album. I myślę, że w przyszłości, nie wiem czy teraz, ale na pewno w przyszłości będę chciała mieć ten album w swojej kolekcji. Jest naprawdę cudny. Jest świetny. Dzisiaj jeszcze przesłucham wszystkie piosenki w całości. Bardzo teledysk mi się podoba. Jest świetnie zrobiony. Piosenka jest po prostu cudna. Uwielbiam tą piosenkę. Jedna z moich nowych ulubionych, jedna z moich nowych ulubionych na playliście. I zobaczymy, jak całość albumu mi się spodoba, cały tracklista z tej płyty. Dzisiaj na pewno będę miała co słuchać, dzięki chłopakom. Jeszcze muszę przesłuchać koniecznie piosenki, którą Jackson wczoraj na V-Live polecał, czyli Poison. Bo jak on to określił, to jest... I love this song. The track itself is so sexy. This is a daddy song. Właśnie tak to określił. It's not because it's us. It's the song itself. I nure. Okej, Jackson. Dobra, rozumiem. Wczorajszym V-Live naprawdę mnie rozbawił. Ale teledysk jest świetny, piosenka jest genialna. Jak właśnie wczoraj Jackson zaspoilerował tą piosenkę Poison, to takie wow, jest naprawdę świetne. Not by the Moon jest naprawdę dobrą piosenką, lecz jak sobie przypominam ten rytm do piosenki Poison, a myślę, że może Poison będzie moją ulubioną z tej płyty, ale to zobaczymy. Tak czy inaczej, jest świetny na teledysk. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego teledysku, to polecam. Zalinkuję go Wam poniżej. Jest po prostu świetny. Wow. No, muszę przesłuchać te Poison, bo to jest... Daddy song. Tak, właśnie. Dlatego muszę. Out.